Krok wartki, śmiały, a jednocześnie spokojny. To chomik. Pocieszne i przyjemne stworzenie, zdolne do wytworzenia energii zasilającej cały dom. Jak? Otóż nanogenerator. Polscy eksperci mają w tej kwestii odmienne zdanie, a treść tego zdania wypełniają dwa słowa. Klastry energetyczne. Właśnie ta kwestia połączyła rzesze ekspertów z całej Polski, włączając w to władze samorządowe. W tej chwili prawnie pojawiają się możliwości tworzenia klastrów i to już zostało dość dobrze doprecyzowane. Otwierają się możliwości również prawne, żeby ten zasięg poszerzyć, na przykład żeby takim obszarem klastra był cały powiat, ewentualnie gminy również mogą go tworzyć, 5 gmin. Ideą jest, żeby to jednak miało zasięg powiatowy i taką ambicję też mamy. Ekologia ekologią, a prawo prawem. Czy poruszając się w takt muzyki granej przez kolejne ustawy, realnie Podhale ma szansę stać się w pełni ekologiczne? Poruszyliśmy aspekty prawne, które uważam, że są najistotniejsze, dlatego że zawsze musimy się poruszać w środowisku prawnym i musimy działać zgodnie z prawem. Dlatego jeśli nie ma poszczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych z prawem i potem w trakcie funkcjonowania, czy etapu inwestycyjnego, potem funkcjonowania klastra, nie ma tych problemów rozwiniętych i rozwiązanych na początku, potem będziemy napotykać na kolejne problemy, dlatego też chcemy na samym początku te problemy zweryfikować i spróbować rozwiązać, a jeśli nie możemy rozwiązać lokalnie, to zaproponować ustawodawcy, aby takie rozwiązania wprowadził. Innowacja niesie za sobą spore ryzyko, a ryzyko, jak to ma w zwyczaju, może się opłacić niewymiernie. Podhale nie pierwszy raz rzuca się na głęboką wodę i nie pierwszy raz zwycięża. Kilkanaście lat temu został zrealizowany pierwszy wielki projekt w tym zakresie. Jest to geotermia podhalańska, do dzisiaj największa geotermia w Polsce, która jest sukcesem ekologicznym, technicznym, ekonomicznym, a także politycznym. Wtedy mówiliśmy, że Zakopane stanie się pierwszym polskim miastem niezależnym od Gazpromu. Ale to było już kilkanaście lat temu. Dzisiaj są dalsze wyzwania. Stan powietrza na pewno polepsza się. Mówią o tym jednoznacznie raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jest jednak bardzo dużo do zrobienia. Jednym z takich pomysłów jest klaster energetyczny. Jest to struktura, która łączyłaby przedsiębiorców, samorządy i ośrodki naukowe Krakowa. Celem tej struktury byłoby wypracowanie nowych form gospodarowania energią na naszym terenie, tak aby osiągnąć większą efektywność gospodarowania i samowystarczalność naszego regionu. To jest bardzo trudne zadanie, ale takie wyzwanie chcemy podjąć, a ostatecznym celem jest lepszy stan środowiska i lepsze warunki życia mieszkańców. Czyli mówiąc krótko, mamy szansę. Otwierają się przed nami możliwości, o jakich kilkadziesiąt lat temu mogliśmy wyłącznie śnić. Dziś myślimy, jak zapewnić przyszłym pokoleniom przetrwanie w tym zdrowym środowisku. Zresztą jak na Podhale przystało. Było spotkanie, była i dyskusja. Czy owocna? Przyszłość pokaże. A teraźniejszość? Skoro o niej mowa, przyglądnijmy się kwestii tak zwanej marki tatrzańskiej, której czwartkowe forum poświęciło kilka chwil i przyjaznych słów. Jest to lokalny certyfikat, który jest przyznawany produktom i usługom o bardzo wysokiej jakości, a usługi te i produkty są związane stricte z naszym powiatem tatrzańskim. Jest to znak jakości, który mówi, że dany produkt został wyprodukowany przez twórcę ludowego czy przedsiębiorcę, który działa i funkcjonuje na terenie właśnie naszego powiatu tatrzańskiego, czy produkty spożywcze, które zostały wykonane właśnie na naszym terenie, no i z produktów, które u nas można zdobyć. Mamy tu na myśli czy oscypek, czy chleb, czy jakieś inne dania, na przykład w restauracjach. Wszystko to, co odbywa się właśnie na naszym terenie. Jedno jest pewne, Podhale nie składa broni. Przeciwnie, walczy, wciąż serwując władzy nowe pomysły i rozwiązania. Można powiedzieć neochomik, którego od klasycznego chomika różni jedno. Wychodzenie z inicjatywą naprzeciw ustawodawcom. W końcu u stóp śpiącego rycerza broni się nie składa. Przeciwnie, broń się prezentuje. A naboje z całą pewnością stanowią i pomysłowość, i zapał do realizacji kolejnych projektów.